No to fajnie widać z daleka, ty chłopie. Dobra, zapaliłem ognisko, Max! Widzę, pali się światełko nadziei, jest! Czekaj, upoluję tego. No to jestem tego. Ja właśnie, czekam na ciebie. Czekaj, no upoluję tego jelenia całego, no gin! O, proszę. Widzę cię, Max, jesteś tam na dole, ale farci, co nie? Jest, znaleźliśmy się. Ogólnie rzecz biorąc, elo, elo, witam wszystkich bardzo. Dzień dobry. Tak, witamy wszystkich w Cardworldzie, to jest kolejny odcineczek. Właśnie tak. Sobie zaczęliśmy, jesteśmy tym razem na polskim serwerze. I właśnie tak. Udało nam się znaleźć. Ja rozpaliłem tak. Ognisko na wysokiej skale i Max je dostrzegł. Po prostu coś pięknego, no. Nie? Tak po 7, znak. Po 8 minutach szukania się znaleźliśmy tak. Się. I tak naprawdę żeśmy bardzo blisko siebie zrespili się z tego co widać. No i oczywiście jesteśmy na polskim serwerze, bo ponieważ po ostatnich doświadczeniach na obcych serwerach, obcokrajowych, no postanowiliśmy wejść na bardziej przyjazny polski serwer. I tak, tak, tak. Być jesteśmy może, być może właśnie... tutaj bardziej nam wyjdzie. Jesteśmy tutaj na polskim nie serwerze. Nie mogę się dostać do ciebie. Kurde, nie mogę tam od tyłu musisz, tam jest takie wejście, co nie? Bloody, cześć. Cześć, Golasie. Jest, jest. Znaleźliśmy czekaj, się. Czekaj, czekaj. Yeah! No dobra, Max, moim nie. Zdaniem, no sprawa wygląda tak, no piękny, no. Patrz jaki w ogóle piękny widok tu znalazłem, co nie? Bardzo ładny, bardzo dobry, ładny. Nawet to jest dobre miejsce w ogóle na bazę, tylko ciężko ty, było ty, ale tutaj... widziałeś jednak tą, to kółeczko ze skały, no, co tak, ci mówiłem. Tak, a które to było kółeczko? Tam? No tam prosto, tam prosto. A, tamte kółeczko, no. O, faktycznie, no to jest takie kółeczko. No, znaczy, dobra. Wiesz, no nie wiem, nie zwróciłem na nie uwagi akurat, ale... Ja gotuję sobie stek, bo upolowałem. No to dobrze, to ty przynajmniej... Zaraz się najem. Ty coś ugotowałeś. Wiesz co, ja zrobię... Masz trochę drewna może? Mam trochę drewna. To rzuć mi drewna, ja zrobię tutaj stół naprawczy. Zrobię stół już, znaczy stół do budowniczy. Budowniczy masz. Zrobię stół. Dobra? Mam piękną skrzynkę z kutasem. No wiem, te skrzynki są po prostu genialne. Kto to wymyślił, to ja nie wiem. Dobra. Dzisiaj postaramy się przeżyć. Jest... Poza nami jest chyba 8 graczy na tym serwerze, sami chyba Polacy, miejmy nadzieję. Tak, z tego co widzimy, tak patrzymy na komentarze, to wydaje mi się, że są dosyć, tak mi się przynajmniej wydaje, że są dosyć przyjaźnie znaczy, nastawieni. Na czat, o to ci chodzi, tak? No, na czat patrzę, to wydaje mi się, że dosyć przyjaźnie tutaj że są będzie nastawieni, dobrze. Że będzie dobrze, że będzie dobrze, że nas nie załatwią tak szybciutko. No. Dobra, ja tu no sobie postawię stół do wytwarzania, no tutaj tak postawię, no może na środku. Tylko co możemy wytworzyć? Łuki, wiesz co, łuki musimy wytworzyć, koniecznie łuki. Jak przyjdzie ranek, to pójdziemy na dół, zbierzemy tyle drewna i kamieni ile się da, bo łuki i strzały są tutaj na wagę złota. Dobra, no i co możemy zrobić teraz tak, ogólnie rzecz biorąc stół, jak sami widzimy, daje nam tu ogromne możliwości. Tak, znaczy moi widzowie już to widzieli na moich dwóch pierwszych odcinkach, także... No, ale faktycznie... tak, daje nam ogromne możliwości. Ty, ale ja widzę to, co ty robisz na stole. Tak? Śmiesznie. Tak, tak, zmienia mi się to, co ty zmieniasz, chyba to mi się zmienia. A, zobaczmy, plecak w ogóle fajnie byłoby zrobić, ale wiadomo, że to drogie. Spodnie, jakieś koszulki, wiadomo, to zawsze lansik jest, a wiadomo, że w takiej grze chodzi o lans. Zawsze, to jest najważniejsze. Nie no, ubrać się to rzecz najważniejsza i podstawa. I dobrze się ubrać. To nie, fryzurę to też sobie dobrze zrobić, to też jest bardzo ważne. Żeby nie, fryzura moim zdaniem to jest bzdura wydawać, kurwa, ile kosztują fryzury w ogóle, przepraszam bardzo. No tam bardzo. Kosztują troszeczkę, zobacz. Fryzura, jak można zrobić sobie, kurna, fryzurę mulet z 10 skór zwierząt? No można, bo to wiesz, fryzurę po prostu robisz fryzurę, co żeby nie? Się ogolić na łyso, trzeba wydać 10 skór. Co to no musisz maszynkę zrobić, którą będziesz po prostu golił się. What the hell? No tak to działa, Max. To jest życie. Sombrero, nie, za sombrero to jest tutaj, kurczę, najlepsze, nie? Dobra. Z tego co mi nie można zgolić zarostu, więc będziemy skazani na zarost na zawsze. Zobaczmy, jeszcze oczywiście są maszyny, jest jakiś kominek, tutaj jest jakiś schowek, piec hutniczy, to może się przydać. Czekaj, bo mi się wydaje, żeby zacząć budować, to potrzebujemy... Młotek, ten budowniczy. Młotek, młot. Jest coś takiego w narzędziach jak młot, tak? Tak, jest młot. Tak, jest i to zobacz, że to młot i jak tam... Wykorzystywany do budowy struktur. Widzisz? To jest to. Musimy tylko, to pytanie teraz, jak zrobić bursztyn. Na przykład ukształtowane żelazo? To musisz, z tego co wiem, z tego co mi mówił ostatnio na serwerze ten jeden gracz, który mnie tak ładnie poczęstował stafami, to trzeba znaleźć rudę żelaza i wystarczy ją wrzucić do ogniska. I ona pewnie w czasie spalania się po prostu wyrobi, nie? Czyli ruda żelaza. Dorzuć ja trochę glinę, drewna do ogniska. A wapień, jak wrzucę do ogniska, to co się z nim stanie? Na razie dorzuć drewna, bo jak nam zgasie, to nam przepadnie ognisko, więc szybko tam daj troszkę drewna. Już, no.
Chyba, że wrzucam masz węgiel. Drewno. Ja mam ja mam węgiel w sumie. Węgiel ja też mam w sumie. To dobra, to ja wrzucę węgiel może dłużej. A co wrzuciłeś? Wapień. Nie, z wapienia chyba raczej nic nie zrobisz. Węgiel wrzuciłem teraz. Teraz wapień tutaj do spalania wrzuciłem. I co mówisz, że do ten? Wytwarzania. Ale nie, wapień się chyba nie spali. To rudy jakieś, ruda żelaza i tak dalej. To takie coś będzie raczej potrzebne. Dobra, robi się dzień. Dobra, kurde, ale się gorąco mi nagle zrobiło. Idę się wychłodzić szybko. Idę się szybko wychłodzić. To będzie nasza baza, tutaj będziemy mogli się spotykać, ale na razie po prostu pójdźmy gdzieś i zbierzmy ile się da rzeczy. Tak, ogólnie rzecz biorąc idziemy teraz to jest takie niedojrzałe, kurde. Nawet możemy się rozdzielić i coś tak, tam naszym zadaniem, ile owoców tu znalazłem, ale fajnie. Zawsze się to bierz. Tak, wezmę. Ja się najadę. Ale niestety niedojrzałe, ktoś tu musiał je zasadzić, bo one są dosyć takie ukryte mocno. Dobra, Ktoś tutaj był! No dobra, idziemy na małe łowy. Oznaki cywilizacji. Idziemy na małe łowy w poszukiwaniu rud żelaza. Co nie, chcemy zbudować młotek. Fajnie. Chcemy zrobić sobie prawdziwy dom, w którym nareszcie będziemy mogli mieszkać jak cywilizowani ludzie. Znaczy nie, no moim zdaniem najpierw powinniśmy się skupić na... jedzeniu? Po pierwsze. Nie, znaczy też, ale po pierwsze ciuchy, plecak i łuk. Dom? To swoją drogą, tak? To możemy, kurczę, nie wiem, w 10 odcinku nawet sobie zrobić, nie? Ale tutaj do przeżycia, no to raczej bronie i ciuchy. Max zajmie się upolowaniem na broń, a ja tymczasem rytnę ten kamień. Na broń? Nie, no spoko! Mogę upolować broń, nie ma problemu. Tum, rypiemy sobie kaskałę. Ale nie, no pamiętasz, że nawet jak zauważysz jakiegoś zwierzaka, no to bierz go, nie? Tak. Jak będę widział jakieś groźne króliki, postaram się go rozszarpać. Ale wiadomo, że króliki w tej grze są bardzo zuchwałe i upolowanie królika to naprawdę niezwykle... Trzeba rzucać dzidą. Tak, niezwykłe wyzwanie. Zresztą tutaj... Ej, widzę dom. Naprawdę? Zapytaj się może, czy może pożyczyć ci trochę mąki, bo... Nie no, widzę. Mąka nam nie potrzebna, co ty? Dlaczego to jest zakaz budowania? Żeby zmienić typ. Dobra, idziemy teraz upolować sobie groźnego królika. Jak dobrze wiecie, Bloody... Kulik! Królik. Króliki są tu bardzo, ale to bardzo zuchwałe. Ale spróbujemy. Czekaj. Kurde. Nie, rozlagował się. Tak? Czy upolowałem go? Króliki to są najbardziej są najbardziej zuchwałymi stworzeniami. Po prostu z takim królikiem to żarty się skończyły. Nie, naprawdę bardzo zuchwały. Stoi kurna przede mną i nie chce zdechnąć. A nawalam w niego dzidą ile się da. No, więc to jest po prostu... Się. Króliki nie mają tej litości żadnej. Nope. No dobra, mamy naszą skałę wypadową, do której będziemy wracać. Co nie, skała wypadowa niedaleko... Znalazłem bursztyn. O, no to super, to zachowaj bursztyn. On do młotka jest potrzebny. Tak. Wszystko, co jest potrzebne do młotka, warto zachować. No jasne. Ale kurde, ja znajduję tylko krzemień i kamień, a żelaza nie znajduję. Bursztyn znajduje się w kłodach drewna. Ciekawe. Tam jest bursztyn. To jest dziwne, nie? Nie uwaga, znajduję... uwaga, poluje na kulika. Szwapień. Skąd wziąć żelazo? Ha! Aha, upolowałem gnojka! Max się cieszy, bo upolował skóra... groźnego królika. I ścięgno. O, ze ścięgna są... Ej, tam jest jeleń? Jeleń! Renifer? O, bierz renifera. Renifery. Jest renifer, to jest dają jeleń. Dużo jedzenia. Ej, what the fuck, przez chwilę tu był. Może to jakiś magiczny renifer, który się teleportuje? Ja bym się Rudolf. Zastanawiał. No był tutaj, jak Boga kocham, tutaj stał. Czyli musi to być magiczny renifer. Na pewno tak właśnie było. Ale jest kulik. Dzisiaj trochę upo... Ruda żelaza, dwa znalazłem. Dobrze. Dobra. Jesteśmy już na dobrym tropie do skombinowania maksymalnej ilości groźnego, znaczy bardzo potrzebnego... Zobaczył mnie, no co za cham. Chyba wiem, w jakich kamieniach już jest ta ruda żelaza. W takich trochę bardziej niskich, wiesz? Tak? No. W takich niższych kamieniach jest właśnie ten... tak mi się wydaje. Ta ruda żelaza. Kolejny królik! Yeah! Bum, skóra. O, dobrze, że skóra jest. I z tego, co wiem, to jeżeli będziesz miał mięso w ekwipunku... Czy kurde, surowe, jak czy blisko! Nawet, czy nawet Ach. Ugotowane, to z czasem ono się zepsuje, więc... Więc warto je zjadać szybko. Potrzebna jest lodówka, nie? Bo jest lodówka do zrobienia. Wtedy masz gwarancję, że tak nie zgnije szybko. Ha!
kurde, za mało. Ruda żelaza 2 znowu znalazłem. Mam 4 rudy żelaza, więc jest jak najbardziej plus. Jeszcze trochę i będziemy mieli bardzo silny młot. Renifera widzę. Dawaj go. No nie, no kolejny królik się zbagował. No jak ja mam polować na zbagowane króliki? No przecież to jest... Przecież w ogóle... Króliki ale to w tej są bardzo nie mają... króliki, bo te króliki mają, kurna, albo to są rogi, dobra, albo mają 4 uszy, ale to nie, to raczej uszy i rogi. To czemu króliki mają rogi? To groźny Reniferze, umieraj od mojej mocy! Zaatakował mnie Renifer! A masz, Reniferze! Jest! No to jest trochę dziwne, że to są, że kurna, Renifery są agresywne. Bardziej no strasznie, to jest ale... bardzo agresywny Renifer, ale na szczęście udało mi się go pokonać. Ty uważaj, jak kurna dzika spotkamy, bo dziki to są, kurcze, mędy jedne. Tak? A dziki są silne, rozumiem? Bardzo silne. Tam na dzika to trzeba będzie we dwóch. Znaczy, no da radę w pojedynkę, ale stracisz dużo życia, nie? No tak, dobra, powiem ci, że taktycznie. Dobrą wiadomość jest taka, że właśnie zdobyłem odrobinkę żelaza, rudy, co nie? Poza tym... I co jeszcze? I co jeszcze? Mów do mnie jeszcze. O kurna, deszcz zaczyna padać. Kurde, no nie mogę! Za każdym razem nie trafiam w tego królika. A tyle razy próbowałem. Kiedy się No nie! Przed nim! Fuck off! Przemoknięcie. No dobrze, wiem, że lekko... niski kamień, więc mówisz, że w tych niskich są rudy, tak? Tak, niskich kamienia. Dobra, zobaczymy. Jak jestem wygłodniały, przecież kurna zjadłem taki kawał mięsa. Jest ruda żelaza, faktycznie, no. Dostałem. Tak, tak, tak. W tych niskich faktycznie jest ruda żelaza, dlatego warto ten. Warto! Ej, w ogóle wolno ci chodzi, jak jesteś przemuknięty, co nie? Czy nie? Czy mi się nie, to wydaje? Nie, wydaje no ci dobra, się. Wydaje mi się. U Jezu, królik, ja pierdzielę, no nie straszcie mnie! Kurna, no co one mają dzisiaj, no? Beczka. Co chwilę biegną na mnie, ale to tak, że kurczę, ja się tego nie spodziewam. No to króliki takie są właśnie, co nie? Zostały właśnie stworzone do straszenia zwykłych obywateli. Jak stoi się pod drzewem... To nie kapie na ciebie. To nie mokniesz. No, tak samo jest, jak pod skałą też nie mokniesz. Fajne, ale nie, no to jest fajne, że jak drzewem, to mi się nie spodziewał, że tak będzie to rozwinięte. No, widzisz? Rozwinięte jest. Po ale, to nie jest... ale... Byle jaka ale gra, to nie jest, no. No mów. Nie wiem... Teraz straciłem orientację, gdzie jest ta... nasza skała. Na górze wypadowa. Będzie widać taki... Czy tak powiem, mój... il przy ulicy niedaleko. I na górze... A dobra, już wiem. Widać taki stół naprawczy, to właśnie tam. Widać stół naprawczy? Prawda? No widać z daleka. Jak się przyjrzysz, to widać na tej skale taki stół, co nie? Ten, który postawiłem. Powiem szczerze, ja nie widzę. Wiem, że to jest gdzieś tam, ale nie widzę. A dobra, może jestem po prostu ślepy. Kamień, o, przyda się. O, jest jeleń. Jest, kurna, jeleń! Chodź tutaj! Już ja cię, kurna, załatwię. Chyba ucieka ode mnie, o to ha. Jelenie tak mają. Z jeleniami się nie patyczkujesz. Co za jeleń? Jest, teraz kurna mi nie znikniesz. Chodź tutaj. Ha! Jesteś mój! Potrzebne nam są ścięgna, żeby móc zrobić łuk. Raz, dwa, trzy, cztery. Yeah! Surowy stek i ścięgno. Tak jest, dokładnie to, czego potrzebują. Alright. Teraz, yep. Dobra, widzę swoje nasze miejsce wypadowe, ale nie jest teraz jak się łatwo się dostać na to tego miejsca naszego, naszej bazy, szczerze mówiąc. No bo ona, jak z złej strony podejdziesz, to jesteśmy odporni na wysokość. Co? Odporni jesteśmy na wysokość? Jak odporni na wysokość? Nie no, w sensie, to pytam się, to jest pytanie, czy jak skoczę z dużej wysokości, to nic mi się nie stanie? W ten sposób! Ja mówię, czy jesteśmy odporni na wysokość? Ja mówię, ty, no kurde, o co ci chodzi? Tak, no. Jesteśmy odporni na wysokość. Wejdziesz pod górę, to nie zginiesz. Ale nie, czy skoczę z dużej wysokości? No wiem, o co ci chodzi. Znaczy, to zależy z jakiej, nie? A, no właśnie się zastanawiam. No dobra, czyli zakładam... Lepiej nie ryzykuj. No, lepiej nie ryzykować, okej. Okay. No. Dobra. Ja skoczyłem tak pi razy drzwi z 4 metrów i nic mi się nie stało. No, to 4 metry to... Spokojnie. No to jest sporo. To sobie można nogi połamać już. Proszę cię, no jak ja bym skoczył z 4 metrów. Ja? Dobra, ej, gdzie to tu? Nie. No próbuję dostać jak się... ten królik mnie zauważył? No nie no, te króliki są OP. Co nie? Chamskie króliki.
Ile masz drewienka i ogólnie stafu? No mam trochę, tylko poczekaj, bo muszę okrążyć swoją skałę, bo oczywiście ze złej strony chciałem wejść i tutaj się nie da. I teraz właśnie kombinuję koń pod górkę, jak się dostać do naszej bazy po prostu. Ile czego mam? Ogólnie, ile czego masz? No mam trochę 36 drewienek, 18 kamieni, mam trochę rudy żelaza, tutaj nazbierałem, co nie? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Więc to jest jak najbardziej tutaj... Królicze, o, jaki królicze... domek tutaj jest w tej naszej bazie. Fuck, nie trafiłem, no goddammit! Dobra, ja mam 7, tylko 7 skóry? Kurde, nie, musimy jakieś inne miejsce, gdzie jest więcej zwierząt znaleźć, wiesz? I szczególnie reniferów i dzików. On jest, no biegnie do mnie królik. No to Max, wysłałem cię na poszukiwania ten. No, znaczy, ty mnie wysłałeś! Znaczy, wiesz, ja szukam na tym terenie, gdzie my jesteśmy, tak? Nie zapuszczam się za zbyt daleko, no bo wiesz, grozi trwałym okaleczeniem. Ja wiem, uszczerbku na zdrowiu. Stary. Tak, 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 no to no, oczywiście, że tak. I fizycznym, i psychicznym. Ech. Zasadzę może trochę tych roślinek tutaj. Tak, tak. O, chodź, króliczku, chodź. A! Fuck! Upoluję cię, gnojku. Fuck off, byłem blisko. Jakby mi się udało go upolować w biegu, no to naprawdę byłoby to coś. Dobra, ile mam skóry? 10, czyli teoretycznie... Teoretycznie mógłbym sobie już coś chyba zrobić. Idę do bazy. No, to już ty możesz sobie chyba zrobić. Tylko kurna, gdzie była nasza baza teraz? Oh, jestem w naszej bazie. Na takim ja nie wiem, czy to było. No, musi pamiętać, to może zawsze zlokalizować sobie taki krąg, co nie? Poczekaj, biegniesz tu? Widzę ciebie. Gdzie? Jest o, tu, widzę cię! O. Tu jest nasza baza. Widzę. A, widzisz? Jezu, ale creepy wyglądasz tak na górze. A, widzisz, bo jestem takim wojownikiem na górze, co nie? Czuję, że ktoś mnie obserwuje. Możemy obserwować swoich wrogów, co nie? Tutaj. Kurna, ludzie pustyni, do cholery. Ludzie pustyni. No, żebyś wiedział. Ludzie pustyni. Bloody, człowiek pustyni. Chociaż mi się wydaje, że wiesz, co powinniśmy robić? Powinniśmy na noc w sumie wracać do bazy i wtedy przerabiać sobie wszystko. A tak w dzień to byśmy byli na wykorzystywać. Polowaniu. No, wykorzystywać dzień, wiesz? A, chcesz, że tak powiem, prowadzić tryb dzienny. No tak, tryb dzienny prowadzisz, to nie? Wykorzystujemy dzień, maksymalnie jak się tylko da, a potem w nocy wracamy i podsumowujemy nasze dzisiejsze osiągnięcia. Aha, tylko też pamiętaj, że musimy prowadzić tryb koczowniczy, nie? Ja wiem, jesteśmy... No. A może czasem musisz wiesz... osiedlić, Max, i założyć rodzinę? No, zastanów się. Czy to jest propozycja? Kto będzie dziewczynką? Ja nie chcę być dziewczynką. A, dogadamy się jakoś. Będziemy, nie chcę być dziewczynką w tym Będziemy związku. Po prostu na zmianę. No dobra. Ha! Fuck. Dobra, faktycznie przydałoby się upolować trochę reniferów. To było dobre. Rzuciłem ten dzidą w królika. Ej, what the fuck? Co się stało? What the fuck? Co się stało? Nie wiem. A co się miało stać? Max? Byłem przy kamieniu i nagle ten kamień zniknął. Jakby ktoś go, kurna... Oh fuck. Ktoś tutaj jest? Boję się teraz. Uciekaj, Max, póki możesz, to jesteś tam. Żyjesz, może to jest jakiś niewidzialny wojownik. No nie wiem, centralnie normalnie zniknął przede mną kamień, jakby wyparował nagle, nie? Może rozłożył się po prostu, stuknął. Bo wiesz, kamienie to się rozkładają czasami. Tak? No, to może się rozłożył. Dobra, nadchodzi zachód słońca. Teraz dopiero można, po ciężkim dniu walki o przetrwanie, można wrócić do bazy i sobie odpocząć. Czekaj, jeszcze popoluję trochę, bo... No dobra. Przyda się troszkę skórkę. No jeszcze słońce jest, dopiero jak stanie ci się zimno, no to wtedy trzeba będzie faktycznie już wracać. No niby tak, no niby tak trzeba. A tak, to kurwa, wykorzystuj do końca dzień. Ach, słoneczko moje piękne, zachodzisz. Żegnaj, słoneczku. A, jest królik, dobra, uwaga, upoluję go na koniec dnia. Będzie sukces? Ja jeszcze nigdy, a te króliki nie umiem polować. Yes! Upolowałem gnojka. A mi uciek. Co dostanę? Skórka, o pięknie, i surowy stek. Oj, chyba mam już pełen ekwipunek. No to nieźle, jak masz pełen ekwipunek, muszę ci powiedzieć, Maxie.
Maxie, Maxie, coś muszę tutaj wyrzucić. Dobra, o, jeleń, chodź. O, chodź, to chodź, jelenia bieraj. Jeleń się ty zawsze panie, przyda. Lejeń. Ty panie, leień. Czekaj, którym się mówiło w ogóle? Potwałem. Dobra, okej. A co, jeleń. chcesz przekonać jelenia? Jelenia, żeby mnie nie atakował, tak. Dobry pomysł. Tak, ta rozmowa jest dobra na wszystko. O, już jest mi zimno. Wracam. Wracam do domu, bloody. Dobra. Rozpal ognisko. Ach, dobra, zaraz rozpalimy ognisko. Elegancko. No, co, na skraju? Żeby wszyscy widzieli, czy nie na skraju? Nie wiem, no postaram się gdzieś tak. Trochę, tak, żeby nie było głębiej. Widoczne. No, trochę głębiej tu postaram się. Bo to jest naprawdę bardzo widoczne. Jak ja zobaczyłem z takiego daleka to ognisko, to naprawdę jest mega widoczne. Mam silne wrażenie, że ktoś mnie śledzi albo obserwuje, ja nie wiem. Może ktoś faktycznie cię obserwuje, ja bym nie ryzykował, Max. Dlatego się wracam już, spokojnie. Upiekę sobie troszeczkę. Też sobie jedno mięsko upolowałem. Poza tym mam coś, na co wszyscy czekali, czyli ruda żelaza. I rudy żelaza sobie tylko też. Tylko ja nie wiem, jak długo ona się przetapia, nie? No. Znowu straciłem orientację, nie wiem, gdzie jest nasza baza do cholery. No, ognisko nie rozpaliłem tym, ale no mniej więcej powinieneś wiedzieć, co nie? Tracę orientację tutaj, no. Znaczy, jestem przy tobie, kurna. Ha! O, jesteś, Max! No to super. Och, jaki się parkurowiec. No wiem. Elegancko. Takim przystajesz, takim się stajesz. A, widzę, że już tutaj... Tak. Ja zbieram sobie te żelazo, to ja ukształtowane. A ja sobie idę ciuszki może zrobić jakieś, jak już mogę. One wypadają, mięso też wypadnie. A nie, widzę, że... Nie, musisz wziąć i uważaj, mięso... żeby go nie spalić, nie? Zobaczę. Upieczony stek, ale super. Upiekłem sobie. No, to czas na żarło. Dobra, mam 15 sznurka i co mogę sobie zrobić z tego sznurka? Wyposażenie. Oh yeah, to jest życie. W końcu. Znowu z daleka widziałem, jak kamień zniknął. Ktoś tam kurna chodzi chyba. Może ktoś jest niewidzialnym wojownikiem. No, nie prawdopodobne. Nie mam pojęcia, bloody, ale to nie jest zbyt fajne. No nie. Kurde, nie stać mi jeszcze na to. Fuck! Dobra. To sobie zrobię. Stać mnie. Cyk, okej. Okay. Czy na to mnie... Kurde, aż 10? Fuck. Ojej. Dobra, to też sobie zrobię. Ciul, niech stracę. Dobra, widzę, że Max tymczasem robi sobie ubrańka. Tak. Kurczę, Max, jak ty wyglądasz teraz, zobaczmy. Mega, co? Czekaj, bo ty zmieniasz. A, dobra, sorka, bo zapomniałem, że stół jest. To jest dziwne. No, no takie śmieszne. Posuń się, teraz ja robię. Cicho. Beczka. Dobra, będę już porządnie ubrany, moim zdaniem. No, to już będziesz takim prawdziwym ziomalem, co nie? Tak. Cywilizacja. Dobra. A na czapkę mnie stać? Jeszcze tylko szybko zobaczę. Fryzury. Czapka i fryzura, kurde. Nie. Zastanówmy się. Nie stać mnie na żadną. Dobra. O, w tym momencie mam +2 do ochrony przed zimnem i +1 do ochrony przed stworzeniami na sekundę. No to super masz. Plus jeszcze spodnie mam +1 do ochrony przed zimnem i +1 do ochrony przed stworzeniami. A buty dają mi... O, też mi coś daje. Prędkość poruszania. Suwa się, teraz ja... No dobra, rób. Ja się trochę... Tak, buty dają prędkość poruszania. O, mamy już ukształtowane żelazo, bloody. To weź te sobie chyba, bo ja tam nie chyba... Nie mogę, poczekaj. Bo nie mam miejsca. Dobra, to zostaw, to zaraz musisz, wezmę. Musisz wziąć. Tymczasem ja sobie zrobię jedzenie. Ej, rzuć mi bursztyn i trochę drewna, to zrobię młot, dobra? Proszę bardzo. Nie wiem, jak się dzieli drewno, cholera. No to rzuć na razie wszystko najwyżej, no potem cię oddam. O, czekaj, już wiem. O, już wiem, jak się dzieli. Trzymasz kontrol i się dzieli. Bo masz 21 drewna. Kontrol? Tak, kontrol się trzyma. Dobra. O, mięso mi się upiekło. O Jezu, jak mi gorąco! Jezus, jestem cały czerwony. To jest głupie. No czekaj, moment. Czegoś mi brakuje ewidentnie. Mam bursztyn przecież. Mam to. Co jest potrzebne do młotka? Nie no, wydawać by się mogło. Chyba, że ja muszę tu to wrzucić wszystko? Materiały? Tak, ale nie masz tego... Tak, ale nie masz żelaza. Nie, mam. Bo ale mam... 5? Tak, mam 5. Aha, czy musisz wszystko tam położyć i dopiero wtedy dajesz wytwórz, nie? Innej rady nie ma. Dobra, ja tutaj piekę mięcho dalej.
Dobra. A poczekaj, i teraz wyposażenie jeszcze, bo chciałbym sobie coś zrobił. Mam coś takiego jak magnes ziemny. Co to jest? Ciekawe. Ej, buty mówisz, że dają szybkość, tak? No, tak. Dobra, mam kolejną. Ochrona przed zimnym, ochrona przed stworzeniami, jest jak prędkość poruszania się, ale super. Znaczy ja na razie stworzyłem sobie te podstawowe, nie? A, te podstawowe sobie, no. Bo tu widzę, że sznurek, dużo rzeczy potrzeba. Chcesz sznurka. Chcesz sznurek? Mam. Masz sznurka? Ile masz sznurka? 10. To daj, weź mi trochę sznurka. No to masz całe 10 masz. Kurz sobie. Gdzie rzuciłeś? A, tu, okej. Okay. Poczekaj, daj mi ten żelazo, leży tu? Już ci daję, już go wyrzucam, poczekaj. Cyk, proszę bardzo. A ja, gorąco mi, fuck. No, trzeba tu uważać, pilnować tego, co nie? Dobra, poczekaj. Zjedz sobie, sobie mięcho. Zaraz sobie zjem, dobra? Daj mi tylko tu dokończyć robotę. Ja tu najlepiej tak zjeść, żeby już po prostu nie być głodnym, nie? Na maksa, żeby to zrobić, wtedy długo wytrzymujesz bez jedzenia. Tak. To zaraz właśnie to zrobię. Ochrona przed poruszaniem. O, to jest coś fajnego, poczekaj, ja sobie zrobię to. No zrób sobie to podstawowe, to co ja mam. Czyli basic, wszystko na basic i tyle, nie? Te basic boots, tak? Basic boots, basic pants i basic shirts, tam poop, shirt. Znaczy nie mam shirt. Tak dużo skóry, co nie? Ja sobie tylko buty mam na razie. Jak to wygląda? Cały golas, tylko buty na nogę. Basic boots. Yeah! Ale basic bootsy są. W tych butach przejdziesz całą tą krainę. No, ale basic bootsy są, co nie? Więc. Dobra, ty masz mięso u siebie jakieś? Nie mam. Weź nie mi masz. Ten. No to rzucę ci jeden kawałek mięsa, żyj. Rzuć mi, daj mi, zjem sobie troszkę. Dobra, jak tam masz, to daj mi, bo ja sobie zjem troszeczkę. No, rzuciłem ci, obok ciebie, poprawię. O, jest, faktycznie. Dobra, to zjem. Zjedz sobie chociaż tyle, ja sobie... Czy miałem gdzieś Masz jeszcze trochę mięsa, czy nie? Nie, już wszystko upiekłem, także niestety. Dobra, tutaj niech się pali. Spróbuję coś zrobić, dobra? A masz młotek już, a. Tak, okay, tutaj? Gdzie chcemy? Tu? No spróbuj coś wybudować, no. A nóż się może tutaj się uda, poczekaj. Dawaj. Właśnie zastanawiam się, gdzie zacząć. No dobra, tylko, dajmy tylko tutaj. Trzeba mieć materiały chyba jakieś. Tak, niewystarczająco materiałów, czyli coś jest potrzebne. Ale nie ma napisane co? No właśnie, próbuję rozkminić. Poczekaj. Wow, ale będzie fajnie słońce wschodzić, zobacz. Akurat przez te kółeczko w skałach. Wow! Muszę fundament musi mieć. Chyba. To dobrze, tak, ale jak fundament. Zrobisz fundament? Już. Fundament, taki mocny, to tak, ściany drewniane robi się z desek, fundament robi się z jakiegoś takiego proszku. Co to jest ten proszek? A jak się robi tak. Deski? Można w ogóle zrobić, a można zrobić deski? Faktycznie, z 20? Można zrobić podłogę z 20 na przykład. Ale z 20 kłód robi się jedną deskę. No to nieźle, to jest trochę roboty, muszę przyznać. No raczej. Jest drewniana brama jakaś, jest parę rzeczy, co niektóre tu można. Jest jak tu się trzeba namęczyć, żeby kurna cokolwiek co nie? zbudować. Ale chłopie. No trzeba przyznać, że jest naprawdę. Wow, jest trochę roboty. Jest trochę roboty, nie oszukujmy się. Trochę. Trochę sporo nawet roboty bym powiedział. No cóż, dzień nastał, czyli czas najwyższy wybrać się na. Małe polowanko! To był kogut, jakby ktoś się pytał. Dobra, znowu na polowanko, tak? Okej! Okay. Bierz owoca, zjedz sobie. Nie, tu. Dobra, ten, spoko. No ale możesz zjedz sobie, no chociaż troszkę, ja już jestem na żarty do pełna. Dlatego ty sobie to bierz teraz. Ja teraz długo wytrzymam bez. O, tu nie, mamy tak jakoś... się nażreć. Chodź tu, pomóż mi z tą skałą, bo we dwóch się zawsze szybciej robi. Nie, musimy w tej chwili maksymalnie dużo drewna nazbierać. Po prostu drewno tak dużo, żeby ale... każdy się mógł zesrać. No. Ale bzdurą jest to, że nie możesz z drzewa podejść do drzewa i rąbać w niego i uzyskać drewna. Nie? No może to... można, ale to na wyższym poziomie. Ej, nie, to ty jesteś. Ja widzę, jakiś gość skacze. A to Max. zabij go. Zabij go, nie będzie nam się tu panoszył. Może wiesz, jak będziesz miał lepszy toporek, to wtedy będzie można. O, musi renifer. O, też, dawaj, bierzemy go, we dwójkę. Yes. Boom, skóra, yeah. Dobra, i to jest to. Polowany. Dobra, ja zbieram drewno. Tak. Drewno to jest bardzo, ale to bardzo ważne, więc widzisz drewno, zbieraj. Ej, ktoś napisał... Dzień dobry tak na czerwono, jak on to zrobił? Może admin to jest? Jakiś, co nie? Co nie? Może to jest admin? Nie wiadomo, ja bym się zastanowił nad tym. No, admin piszą, że to admin jest upolowany kulik. Aaaa!